Nadal działa taki proceder, tak zwana metoda na wnuczka czy metoda na policjanta. Dane policji potwierdzają, że w 2016 roku choćby z tytułu tego procederu doszło do strat finansowych w wysokości 500 000 zł. Trzeba się oczywiście chronić przed wyłudzeniami. Dotyczy to nie tylko osób starszych, ale nas wszystkich. Jak podają dane z raportu o dokumentach zastrzeżonych, codziennie dochodzi aż do 19 prób wyłudzeń. Warto wiedzieć, że takie dane jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, to wszystko wystarczy, by ktoś zaciągnął kredyt na nasze dane. W momencie, kiedy stwierdzimy brak dowodu osobistego, niezależnie od tego, czy go zgubimy, czy też zostanie nam skradziony, najważniejsza jest właściwa kolejność postępowania. Najpierw zastrzeganie, potem udajemy się do urzędu gminy, zgłaszamy brak dowodu osobistego i wnioskujemy o wyrobienie nowego dowodu, a ewentualnie zgłaszamy się na policję, ale to tylko w przypadku, kiedy dokument został skradziony.